Siemaneczko wszystkim, ja jestem Spike i was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Sonic Riders Zero Gravity, czyli seria, którą chciałem już gdzieś tam nagrać wcześniej. Dopiero teraz się to zabieram. Tutaj jakiś taki testowy save robiłem, ale zaczniemy sobie nowy, na trzecim, żeby mi się nie mieszało. Musimy się jakoś nazwać. Także... Jezu, a tutaj się niewygodnie pisze w ogóle. Więc najmiemy się, ja po prostu nazwę Spike'i. Najwyżej tamten save się psuje, tam i tak nic nie ma. A to jest głośne, Jezu. Tak, save. Yes. Kozak, game startu! Kozak, fajnie, cieszę się strasznie na tą serię. Kurde, ale jest głośne jak cholera po prostu, nie? To jest aż niesamowite. Dobra. Więc mamy story mode. No oczywiście Heroes, czyli Sonic, Knuckles, Tails, generalnie ta strona. Więc let's go! Czy chcę tutorial? Nie. Nie potrzebujemy tutoriala, ja wiem jak się w to gra. No, seria Sonic Riders 1 już była na kanale, więc jak ktoś nie oglądał i by chciał, to zapraszam. To raczej będzie seria na 4 odcinki, mi się wydaje? Wydaje mi się coś takiego. A się jaram na tą serię, to jest dobra gra. To się mi się bardzo podoba. Się widać, że graficznie się ciutek zestarzała. Pamiętajcie, to gra, która wyszła chyba tylko na PS2? Ale nie mam pewności, tak szczerze. Responding to commands and are running amok all over the world. The International Security Organization, GUN, has begun to investigate the event. Mediotech has... No, zapomniałem, że GUN jest jakby tutaj organizacją. Yeah, the sound of the impact woke me from my sleep and I found it outside. Ale cutscenki mają fajne. Nadal uważam, cutscenki są ładnie zrobione. We'll be at Megalo Station shortly. Mamy robocika, mamy kamerę. No i jesteśmy atakowani. Biedny Knuckles. What's up with them? Are they the ones from the news? Watch out. Piętro 300. Come on, come on. Brace yourself. O nie, i spadają. No tak, tutaj sobie latać. Knuckles lewitować, jak widać. No i czas zacząć w końcu grę normalnie. To jest fajne, jak jest loading, to można od razu skipnąć, żeby nie było potwierdzenia. To jest spoko strasznie. Okej, teraz muszę przypomnieć, sobie jak się gra. Tak dokładniej. To biegnie automatycznie jak coś, nie ja. Okej, okay, w tej grze nie ma boosta jako takiego, tak jak to było w Soniku poprzednim. Nie można grindować od razu. Jest gear change właśnie. Oj, co to było? Coś się zbugowało mi chyba tam przez chwilę. O, to jest spoko, to jest spoko. Potrzebujemy pierścieni dużo właśnie. Okej, okay, coś się trochę buguje tam z graficznie, jak widać było niestety. Tak, bo tutaj ma się tą moc i on w kilku miejscach konkretnych... Znaczy można by stać wszędzie? Ale to jest tak konkretnie akurat zrobione właśnie ten, nie? Żeby stricte w konkretnych miejscach to robić. Nie wiem, można wszędzie, ale no.
Oj, nie skoczyłem, to trochę słabo. No. O ile w jedynce można było na przykład właśnie z Sonikiem i innymi postaciami typu Speed grindować cały czas, tak tutaj trzeba ulepszyć najpierw deskę. Ale jest prostsze to o tyle. Wystarczy podskoczyć. Hops. Nie trzeba drugi raz klikać, tak jak w jedynce. Dobra, i bierzemy Gear Change. Nie wiem czemu tylko tutaj właśnie... Bo to nie powinno tak się wyświetlać tutaj. Jak się wyświetlało. Tylko powinno być takie zbliżenie jakby na postać, więc to jest trochę dziwne. Ale mówię, jeszcze muszę sobie przypomnieć tutaj wszystko. No i kozak. A jeszcze jedno okrążenie, o Jezu. Ale zrąbałem. Dobra. Ale słyszę też, że trochę dźwięk się rwie. Ale jeszcze się nieznacznie. Dobra. Hops. Ready. Go! Chyba mogę skoczyć tutaj. Tak, i kwadratem możemy właśnie kontrolować grawitację. Czy w moim przypadku to X, bo gram na padzie od Xboxa akurat. Ale... You get the point. Ja i tak mam pamięć mięśniową do pada od PlayStation bardziej niż Xboxa, więc... Więc no. No i super, pierwszy wyścig do mnie. I tutaj mam roboty, SCR, GP, SCR, HD, Nexto. Ok, tak, tak, odblokowaliśmy tam rzeczy. Tu saveik poszedł. Roboty cały czas nas szukają. No te takie cutscenki in-game'owe niekoniecznie są ładne. Znaczy są ok, ale nie tak w 100% jak normalne. Break, huh? We can't just stand around here. Right. Whoa! Guess who? Amy? What are you doing here? Musiała tu być, nie? Maybe lovers are always drawn together, silly. Amy? Okay, you got me. I was running away from those robots. I was so scared. Hey! O, zespełniło się. Jak niesamowite, nie? Of all my troubles. I picked it up and those stupid robots came after me. So that's it. Those things must be after this stone. I guess that settles it then. The key to solving this mystery is Mediotech. Hey, Sonny, muzyka. We got company. Okay. Here we go. Muzyka w tej części jest dobra, no. Ja pamiętam jak się grałem, bo sobie grałem jakiś czas temu w Sonic Generations, które wymaksowałem. I... No tam można było wybierać sobie muzykę na poziomie, jak słyszałem, że tam jest muzyka z Sonic Riders, Sonic Riders The Gravity, to byłem zakochany. No i tutaj Tailsem gramy oczywiście. Tails oczywiście typ latający, tylko tak jak w przypadku Sonika trzeba będzie ulepszyć dopiero deskę, żeby móc latać. A, dobra. Wziąłem debuffa, który powoduje, że nie mogę używać w ogóle grawitacji. Jest to trochę niefortunne. Dobra, muszę pierścieni pozdobywać dużo akurat. A w sumie to wezmę, bo to wtedy pierwsze ulepszenie zwiększa na pewno, w tym przypadku, na tej desce akurat, zwiększa prędkość, jaką możemy się poruszać. Drugi to jest właśnie ten power jakiś, a trzecie to mamy więcej tego gravity paska tego całego.
Co ciekawe, w tej grze możemy właśnie też dobierać inne deski innym postaciom. Na przykład Tails mógłby jechać na motorze. Dzięki czemu byłby typem power. Pięknie, dobra. Właśnie jak się używa tego powera, znaczy tego kamienia, żeby właśnie używać tej grawitacji, to trzeba się odbijać od tych obiektów, żeby przyspieszać tak. Dobra, jesteśmy tutaj. I polecimy prosto, skoro jesteśmy na fly. No i pięknie. Ale miejscami ta gra wydaje się wolniejsza właśnie przez to, że nie ma się boosta. Nium, nium. Dobra, tutaj mamy zakręcik, trochę słabo mi to wyszło. Za długo tu siedziałem właśnie. No nadal jest to trochę zły o ten efekt tutaj. Ale na szczęście to nie razi aż tak w oczy. To tyle, dobrze. Na następny odcinek może postaram się już kamerkę wziąć po prostu, no bo mówię, nagrywam to rano, jestem strasznie niewyjściowy. Dobra, nie będę tego marnować, pozbieramy sobie tak po prostu te pierścienie. A, bo dobra, użyję. W sumie nie są nam potrzebne i tak do story mode tak naprawdę. Pięknie. Let's go, let's go, let's go. Nie, nie mogę tego tak użyć. Bo myślałem, że mogę tam doskoczyć właśnie. Nie pamiętam, jak się tego używało tam na górze, tak szczerze. No to jest super okrężenie, to jest ostatnie, no tak. No i kozak. Wygranko jako Tails. Robimy next, to teraz będzie oczywiście Knuckles, jak to było w pierwszej części. Tak po kolei lecimy. Mamy fabrykę. Zrobimy sobie ten wyścig i po tym wyścigu skończę odcinek, żeby był tak akurat około 15 minut. No. A kogo my tu mamy, nie? Aha, tutaj też się zbugowało to w ogóle. Powinno być widać ich w tym efekcie. Jet! Wave! We're here to settle the score from last time! Anytime, Babylon Rose. Cut it out, Storm. All right, Curly. Hand over the Ark of the Cosmos. What are you talking about? Don't play dumb. Not after swiping the Ark of the Cosmos right out of our hands. Hey, hold up a minute. Girls hate guys who rush them, Jet. Rush? Meh. Ha! I'm the fastest thing in the universe. And today, I'm gonna prove it. Absolutnie nie jesteś szybszy od Sonika, że to, że umiesz na desce jechać ewentualnie szybciej niż Sonic, nic nie znaczy. Sonic, we can't stay here. Looks like we'll have to do the reunion later. See ya, Jet. See ya, Jet. Hey, wait! Ciekawe, jak ta gra jest głośna, kiedy mamy na 10% ustawioną w sumie. Dobra.
Evade the Babylon Rogues and get to the control room. Okay. Ścigamy się przeciwko Wave jako Knuckles w ogóle. Dobra, więc robimy to. Nice. Tutaj sobie przeskoczymy. O, tutaj trzeba bardzo uważać, żeby to nie przywalić, bo jako nakres nie możemy niczego niszczyć, jeśli nie mamy ulepszenia drugiego. Co jest trochę głupie, jak się tak zastanowić, patrząc na to, jak pierwsza część wyglądała. Dobra, mamy bike. Teraz możemy psuć wszystko. Speed. Dobra. Jeszcze dwa okrążenia. I mamy to moje mini. Piękny skok. Kozak. Au. Dobra, teraz możemy sobie przejechać tędy. Kurde, nie wyskoczyłem wyżej, szkoda. No, teraz mamy skrót jako typ power, więc super. Taki malutki, ale skrót to skrót. Więc to weźmiemy na pewno. Dobra, ściany obok. A jeszcze jedno kółko. I znowu na górę. Piękne. Tak trzeba żyć. Dobra, doleciał. Bałem się strasznie, że spadnę tam. Dałem radę na górę, super. Let's go. Dokładnie na górę, let's go, do mety. I tu już jest meta. Prawie 20 minut odcinka i tak wyszło, nice. No dobra. Więc w tym miejscu skończę ten odcinek. 20 minut prawie, że odcinka w sumie. Zaczynamy serię Sonic Riders Zero Gravity, moi mili, w końcu, więc będzie jakaś inna seria na kanale. No i co? Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Macie obejrzeć poprzednią serię, jeśli nie oglądaliście Sonic Riders jedynki. I widzimy się w następnej, więc trzymajcie, cześć na niej.